Wypierdalaj kurwa! Zostaw mnie kurwa! Boża moc jest we mnie! Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, przyjdź, pomodlę się o ciebie! Możesz realnie doświadczyć Bożej mocy! I nie daj się oszukać diabły! Bo diabeł to frajer! Do końca! Wszystko wychodzisz! Teraz! Teraz! Wychodź! Wszystko! Do końca! Do końca! Do końca! Szakara baba bara karasa! W imię Jezusa Chrystusa! Wszystko wychodzi z niego! Teraz! Teraz! Wiele ludzi się z tym zmaga. Wiele ludzi ma depresję. Chodzi po lekarzach, a ktoś jest depresję, że najlepszym lekarzem jest Jezus Chrystus. Nie dotykaj go, nie dotykaj go. Nie. Za darmo, za free, bo to jest Boży dar. To jest właśnie Boża łaska, niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Nie ignoruj dzisiaj tej informacji, bo to może uratować twoje życie. Nie ignoruj tego. To tak jakbyś zobaczył na ulicy 100 000 i byś nie podniósł. Mówię do ciebie prawdę. Padłeś pod mocą, tak? Tak. Modlił i on się Duch Święty mnie umocnił, nie? Jezus wstąpił na mnie, Duch Święty wstąpił na mnie, nie? Ale zacząłeś się wydzierać, wychodziłeś się, tak? Tak, wychodziło ze mnie, nie? Okej, dobra. Tak oto było właśnie uwolnienie na ulicach Warszawy. Tak, ja w to wierzę, nie? Poczułeś coś? Tak. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem duszy mej. Jezus zwyciężył, słuchajcie, Jezus zwyciężył, tutaj na tym miejscu, przed chwilą człowiek został uwolniony od demonów. To jest potężna rzecz, a wy, którzy się tam śmiejecie, jesteście teraz w niewoli i chcę, żebyście wiedzieli, że jest wyjście z tego życia, które prowadzi człowieka do wiecznej śmierci i potępienia. Jest wyjście z poniżenia, jest wyjście z każdej opresji, jest wyjście z każdego nałogu, jest wyjście z każdej choroby, jest wyjście i tym wyjściem jest Jezus. Ja skorzystałam z tego wyjścia, dlatego mogę dzisiaj mówić, że Jezus zwyciężył, jest Panem mojej duszy, jest Panem mojego życia. Zaśpiewacie barkę? Pod Jego panowanie. To jest dobry Pan, to jest bardzo dobry Pan. Czym lepiej być? Tym, który jest bezpański i każdy może go podjąć. I musisz zebrać to w szalcie.